Dobra, zobacz, zajrzyjmy tam, bo... Czemu on tak warczy co chwilę? Czy coś się zmieniło w tym modzie z psami? A, jest, dobra. O kurde! O, w mordę! Dobra, odchodek do niego pasuje. Kurde, trzy walnął. Nie mogę. Dobra, ja potrzebowałem tylko jednej, ale... No nie będę protestował. W poprzednim sezonie się męczyliśmy chyba, żeby to zdobyć. Dobra, masz tu w nagrodę. Aha, nie jest głodny jeszcze. A w mordę, patrzcie, skubanego, no. Dobra, to będziemy mieli piłę mechaniczną. To kurde, w drugiej części streamu może wyruszymy na wyprawę w sumie. Gdzieś daleko, w poszukiwaniu właśnie stołu do zaklinania być może. Kurde, ile pająków. I wszystkie starają się dostać do kur, ale nie mogą. Czyli nasz nowy kurnik działa jak należy. Tak profilaktycznie chyba wolałbym je zabić. Chyba jakiś potwór jest na terenie kurnika. Chyba creeper. Aha, creeper jest. Dobra, czyli musimy go wykastrować szybko. Dawaj tu. Okej. Okay. Miejmy nadzieję, że tylko ten jeden tam był, ale chyba tak. Dobra. Dobra, ja na razie dam sobie spokój z karmieniem kur. Chyba, bo nie potrzebujemy aż tyle jedzenia. A to jest niepotrzebne mikro zarządzanie, że tak powiem. O kurde! Zginęła jedna kura. Jak to możliwe? To nie mógł być pająk. Gdyby to był pająk, to tu byłby pająk. Na terenie kurnika. I druga kura też byłaby zabita. Czyli to mógł być jakiś bug, że kura się udusiła w ścianie. To się zdarza. To mógł być bug wynikający z tego, że tu są półpłyty. Alternatywnie być... Nie wiem, przez jeden blok pająk zaatakował? Nie wiem. A, dobra, no trudno. Okej, okay, zobaczmy jak tam pszenica. Wypielmy pola i garbujemy skóry. Tak, w pszenicy trudno trudniej zauważyć, czy jest zielsko. To jest pewne utrudnienie. Zbuduj daszek i odpal kocioł. Nie potrzebuję, bo... pod kotłem nie pada, nie? Ale dobra. Czyli tak, ładujemy tu korę i jedną kupę. I teraz... Ognisko. I powinniśmy być w stanie tą skórę wygarbować. Tak, bo pod kotłem chyba deszcz nie pada, tak mi się wydaje. Dobra. Zapalniczka. Jest. Troszkę więcej upału. Dobra, robi się. Robi się. Z głodu padła? Nie, zbyt szybko. Niemożliwe, żeby z głodu padła, byśmy widzieli oznaki głodowania wcześniej. Będzie więcej trawy na jedną? Tak, tak.
Tak, faktycznie. Dobra, jest. Mamy to, czego potrzebujemy. Czyli mamy garbowaną skórę. Dobra, czas na budowę. Piły mechanicznej. O, pies jest głodny, jęczy. Nakarmmy go. Okej. Jak łyknął. Dobra. Czyli tak, po pierwsze, musimy mieć pasek klinowy, czyli musimy pociąć tą skórę na kawałki. Po pierwsze, na mniejsze kawałki skóry. Po drugie, na paski. I z tychże czterech pasków możemy zrobić pasek klinowy. Czyli umieszczamy go tu. U góry dajemy trzy sztabki żelaza, które posłużą nam jako ostrza. Dajemy także trzy zębatki i drewno na obudowę i mamy piłę. A, progres. Dobra, ale zróbmy też troszkę porządku w ekwipunku. Tego nie potrzebujemy. Jajko rzućmy tu. Nie potrzeba nam tego żelaza. Tej saletry i tej skóry. Kupy też w sumie nie potrzebujemy. I z niego mięsa też nie potrzebujemy. Dobra, przetestujmy to. To więc ja chyba poza anteną... Znaczy poprowadzę energię mechaniczną jakoś na bok i tak dalej. Ale na razie wstawimy to po prostu zamiast żarna. Okej, jak to zrobić? W sumie to dajmy to poziom wyżej nawet. Okej, jest piła. Musimy jednak uważać, jeżeli je... piła może zabić. Czyli jeżeli ja tylko dotknę tej piły, kiedy będzie włączona, tak, to nie spełnia przepisów BHP, to może nas zabić teoretycznie. I piły mechanicznej używamy oczywiście też do budowy automatycznych pułapek na potwory. Dobra, czas to przetestować. Wciąż mi się nie podoba, może lepiej bokiem tutaj. Bo to by była chyba najgłupsza śmierć z możliwych, gdybym zginął zabity przez piłę mechaniczną, którą dopiero co zbudowałem. Włączmy energię. I dobra. Zacznijmy cięcie. Okej, jeszcze jedna rzecz. Czy mi się wydaje, czy tu dostaliśmy więcej drewna niż... nie, chyba tyle samo, ale... Czyli tak, możemy w tej chwili z pieńków robić deski bez używania żelaznego topora, ale możemy też docinać deski na mniejsze kawałki. Czyli mamy tu panele. Ustawmy to może, zróbmy taką demonstrację, jeżeli ktoś nie pamięta poprzednich sezonów, czyli tu mamy zwykłe deski. Tu mamy panel. Dotnijmy ten panel na mniejsze. Trzymamy kolejne takie rzeczy. I możemy to pociąć na jeszcze mniejsze kawałki. Czyli mamy coś takiego. I to możemy też pociąć i zdobyć bardzo łatwym kosztem dużo ekonomiczniej zębatki. Tak więc to otwiera zupełnie nowe przepisy. Masę nowych przepisów. Co byśmy mogli zrobić? Hopper może? A, do hopera potrzeba redstone'u. O, wiem, czego potrzebujemy. Kurde. Bo męczymy się z brakiem miejsca do przechowywania rzeczy. W końcu możemy robić skrzynię. Tak, bo w tej wersji moda skrzyni nie można zrobić z normalnych desek. Tylko trzeba ją zrobić właśnie z tych tu paneli. Pokażę wam też może, jak to uszkadza. O,
Tak więc, no, trzeba uważać. Okej. Okay. No, to ja rozumiem. A koniec z wiklinowymi biednymi koszami. To mi się podoba. Tylko tu nie ma za bardzo miejsca. Tu mamy masę miejsca. Dobra. I wrzućmy tu jakieś pierdoły. Od razu zróbmy sobie porządek w ekwipunku. Tego dnia pogoda nam nie pozwoli, ale kolejnego dnia ruszymy na wyprawę. Wskakujemy na łódź, żagle na maszt i płyniemy daleko, daleko na zachód. Za ocean. Miejmy nadzieję, że natrafimy w trakcie naszej przygody na jakieś ciekawe łupy. To, co najbardziej mnie interesuje w tej chwili, to byłby stół do zaklinania. No dobra. Może troszkę porządku w ekwipunku. Ja zrobię tu normalny magazyn, po prostu jakieś miejsce, gdzie będzie masa skrzyń. Wszystko ładnie oznaczone. Wszystko w swoich odpowiednich skrzyniach. Pod względem kategorii i tak dalej. Tylko nie chcę tego oczywiście robić na antenie, bo to nie będzie zbyt ciekawe, nie? Dobra. Jeszcze jedzenie by się przydało. W sumie mamy tych jajek dość dużo. Czyli jeżeli to połączymy z wieprzowiną, to powinno być ok. I właśnie, chyba te jajka, które mamy, rozbijemy. I jeżeli się wykluje nowa kura, to ja ją zostawię. O, zobaczmy też, jak tam pszenica. Prawie... Już zaraz zobaczę. Chyba prawie gotowa. Okej, to czy ta trawa odrasta tutaj? Nie wiem dlaczego. Miałem przez 10 ponad dni dwie kury tutaj. I było ok z trawą. Nie wiem, czy to dlatego, że pada? O, jest nowa. Dobra, zostawimy tego kurczaczka. To jeszcze nie jest gotowe, ale prawie. Być może kolejnego dnia. Tam więc no też pokażę wam, jak się zbiera w tej chwili pszenicę, bo tutaj nastąpiły pewne zmiany. W tym miejscu też by się przydała oczywiście skrzynia. Bo tu już praktycznie nie ma miejsca. Jest szkielet? Aha. Myślałem, że zombie w żelaznej zbroi, ale... Dobra. Okej, okay, czyli tak, nie będziemy już używali... A, przestało padać akurat. Ale no, musimy poczekać do poranka z ekspedycją oczywiście. Wyłącz piłę, w sumie racja, tak profilaktycznie możemy to wyłączyć. Tak, żarna też nie potrzebuje tutaj. Ale tak, moi drodzy, ja poza anteną poprowadzę tą energię mechaniczną gdzieś na bok, albo na tył. I tam zrobimy sobie tartak. Kolejną rzeczą, którą zrobimy, to być może nawet na antenie, ale w tym pomieszczeniu, gdzie jest żarno, tak, zautomatyzujemy to, czyli to będzie troszkę skomplikowane, dużo redstone'u i przykładni będzie potrzebne, ale możemy w pełni zautomatyzować proces mielenia. Dobra. Aha, wyłączyć miałem. Okej. To mi się podoba, progres. Też chyba kolejnej nocy będzie pełnia. Ryb nie będziemy łowić, no ale to ułatwi nam wyprawę. Przynajmniej nie będzie niebezpieczeństwa nowiu. I dobra, czekamy do poranka. Troszkę przygotowań, troszkę więcej jedzenia. I ruszamy potem na wielką wyprawę.
Ja być może nawet zabiorę łuk. Pełen tak strzał. To może się przydać czasami. Mamy drabiny. Okej, okay, no, na razie dajmy tu do ekwipunku. Jadro też może się przydać. Możemy doić dzikie krowy dzięki temu. No i to jest też antidotum na jad pająków z dżungli. Dobra, bierzemy oczywiście łódź i żagiel. Nie potrzebuję na pewno motyki. O kurde, to jest... A, Spider Jockey. Wbijmy to tu. To jest szkielet ujeżdżający pająka. Czyli troszkę niebezpieczny, bo porusza się jak pająka strzela z dystansu. Weź jedno dłutko, a mogłem. A dobra. Jeżeli będzie piec, to nie powinno być problemu, żeby zdobyć dłutko. Ok, szybki posiłek. Łódź, żagle na maszt i ruszamy daleko, daleko na zachód. Psa na karm? Nie muszę, bo tu się czas zatrzymuje. Jeżeli ja się oddalę, to tu czas się zatrzymuje. Okay. Cały czas na zachód, ja nic nie robię. Czekamy, aż natrafimy na ląd. I pustynia. Pustynia chyba byłaby najlepsza. Bo tam poszukalibyśmy świątyni. I w takiej odległości od spawnu powinien tam być stół do zaklinania. Ciekawe, czy tamta bestia jeszcze żyje? Chyba tak. W pobliżu spawnu grasuje. Albo ta... Chociaż nie, tamta bestia, która nas zabiła... Ona zginęła, ale jest nowa bestia w pobliżu bazy. Okej, tylko musimy też patrzeć na czas, bo... Jeżeli nie natrafimy na ląd do południa, to wtedy... Można by się zastanawiać nad powrotem. Żeby nie utknąć na środku oceanu w nocy. Bo to oczywiście byłby zgon. A dobra, mamy ląd. Jakieś wysepki przynajmniej. Duży ten ocean? Tak, tak. Ok, bagna po lewej. A to jest tylko wyspa. To są bagna czy wysepka też tylko? Ok, tylko wysepka. Dobra, na zachód cały czas. Okej, okay. Powoli zbliża się południe. Jakby co, to moglibyśmy rozbić obóz na noc na jednej z tych wysepek. Ale to nie byłoby idealne. Lepiej byłoby natrafić na ląd. Na kontynent. Okej, okay, mamy coś. O, czyżby pustynia? Fajnie by było. Czy kolejne wyspy? Pustynia, okej. Okay. Świetnie. Czyli chyba tu wylądujemy. Tylko dobre jest pytanie, czy lepiej wyjść na ląd i wspiąć się na wzgórze, żeby się lepiej rozejrzeć? Czy płynąć szybko tą łodzią i obserwować z morza? Chyba wejdziemy na ląd na chwilę. A, kurde, poważnie? O, dobra. Cofam to. Okej, mamy wioskę. Czyli tu na bank są opętani wieśniacy.
Tak, tu na 1000% są opętani wiśniacy. Dobra, włączmy jakąś bardziej stosowną muzykę, bo to będzie niebezpieczne. Tak mi się wydaje, że będą opętani wiśniacy, no ale zobaczymy. Dobra, rekonesans. W tej wiosce może być coś ciekawego, bo jest daleko i jest dużo większa niż ta wioska. Ta malutka wioska na południu. Okej, jest opętany wieśniak, widzę go. Dobra. Przygotujmy... A, tylko czy ja będę w stanie ich uwięzić? Czy warto? Chyba nie warto. A, nie, bo ja i tak wieśniaków będę chciał przyprowadzać... do spawnu. A przez ocean nie będę ich przeprowadzał. Dobra, zabijemy ich. To może być błąd. Ale zobaczmy, co my tu mamy. Pszenicę. Czyli to nie jest nic nowego. W jednym z budynków możemy mieć... Możemy mieć księgi. I jeżeli jest kowal, to tam może być skrzynia. To jest niebezpieczne, bo oni są szybcy i dość wytrzymali. I bardzo duży zasięg wykrywania mają. Okej. Jednego mniej. Okej, są księgi, widzę tam, ale kurde, to jest masa tych wiśniaków. Nie zabijać ich? Może jest lądowe połączenie? W sumie racja. Okej, na razie to zignorujemy, to znalezisko. Kowala tu... Chyba... Nie mam pojęcia. Chyba nie ma. Ale są księgi. Których będziemy na pewno potrzebowali. Ale dobra, ciekawe odkrycie na przyszłość. Bardzo interesujące odkrycie na przyszłość. Na tych polach nie widzę tu nic innego niż pszenica. Czyli tak naprawdę poza księgami... W tej chwili nic tutaj nie ma... Co by się nam w tej chwili przydało. Dobra, idźmy dalej. Na 100% jest kowal. Ale co tam może być? Jakieś sztabki żelaza? No byłyby fajne, ale... Ja tu chyba wrócę z odpowiednim ekwipunkiem, żeby uwięzić. Uwięzić tych wieśniaków. O! Bingo! O, doskonale! Świątynia na horyzoncie. Akurat, o, akurat nie będziemy musieli trolić nic nie robiąc w nocy, w dziurze. Tylko możemy badać świątynię. Mam nadzieję, że tam będzie. A. Ale to powinien, tak, tam powinien być stół do zaklinania, bo skoro są wieśniacy, to jesteśmy wystarczająco daleko. A na dole może być, mogą być skarby. To też jest... Są materiały wybuchowe, nie? Jest pułapka. Okej, widzę stół. Kurde, super. Dobra, rzućmy zaklęcie od razu na nasz ekwipunek. Okej, większe obrażenia nieumarłym. Nie pogardzę. O, Unbreaking 1. Kurde, coś mi się wydaje, że Flower Child chyba zmienił zaklęcia, bo w poprzednich wersjach Unbreaking 1, czyli te narzędzia posłużą dwa razy dłużej niż normalnie. Aha, czyli ten będzie kamienny kilów po prostu topór szybciej wydobywał, ale spoko. I rzućmy jeszcze na topór żelazny. Unbreaking 1, dobra. To jest spora oszczędność żelaza. W sumie to wiecie co? Być może bazę zrobimy tu nawet. Ale dobra, po pierwsze musimy to zabezpieczyć. Tak, to będzie chyba dobre miejsce na bazę tymczasową. Dobrze widoczne. Tylko tak, po pierwsze musimy zabezpieczyć to, żeby potwory nie wpadały z góry.
jeżeli zrobimy coś takiego i pół płyty, to tu nic nie wejdzie i będzie świetlik cały czas. Nożyce można ulepszyć? Nie. Zmianą w tym modzie jest to, że można ulepszać motyki. Okej. Dobra, dajmy tu piec. Tak, to jest chyba dobre miejsce na bazę tymczasową. Zatknijmy gdzieś tu pochodnie jakieś. I kosz, w którym umieścimy jakieś cenne rzeczy. Ale dobra. Powoli zbliża się wieczór, musimy uważać. Czyli tak, dajmy tu troszkę jedzenia. Przestraszyłem się, ale to muzyka tylko, dobra. Dajmy troszkę tego. Przyrząd do rozpalania. Będziemy mogli zrobić, czyli dajmy troszkę patyków po prostu. I powinno być ok. Dajmy tu nawet jeden pieniek. I wbijmy w to topór. Dobra. Ok. Zbadajmy. Grobowiec. Tak, bo tutaj pod tym jest grobowiec, w którym są cztery skrzynie, w których najprawdopodobniej są jakieś ciekawe skarby. A, zablokujmy też te korytarze. Nie chcemy, żeby potwory tędy przychodziły. Też jestem troszkę paranoiczny, że jak ja będę na dole, to potwory się tu wygenerują. Czyli ja chyba odpalę tu jakieś pochodnie w sumie. Kamień zostawić, racja. W sumie to najlepsza opcja to chyba tak zostawić, bo to można łatwo wydobyć i 8 kamieni z tego będzie. Nawet 2. Dobra. Jeszcze tu jakieś pochodnie by się przydały. Te miejsca mi się nie podobają, tam potwory mogą się wygenerować, bo stosunkowo łatwo. Zróbmy coś takiego. Okay. Dobra, czyli teraz tak, teraz będziemy się bawili w sapera. Musimy dostać się na dno w taki sposób, żeby nic nie spadło, ponieważ na samym dnie tego grobowca jest płyta naciskowa. Jeżeli coś na nią upadnie, to umieszczone poniżej materiały wybuchowe zostaną odpalone. I możemy zginąć przy tym oczywiście. No nie tylko, że stracimy te skrzynie, ale możemy też zginąć. A więc ja może zostawię ten stół do zaklinania, tak na wszelki wypadek, gdybym zginął, zostawmy go tu. I teraz tak, czyli szyb jest taki, nie? Czyli musimy zacząć kuć obok. Tylko pytanie, czy całkiem obok, czy jeden blok obok? Aha, obsydianu i tak nie wydobędę w sumie. Czyli będziemy musieli w tamtym kierunku pójść. A, pytanie, czy kuć ścianę, czy obok ściany? Może lepiej obok, co? Kujmy obok. Po prostu się dokopiemy wystarczająco głęboko i wtedy... Dopiero wtedy przykujemy się do samego szybu. Bo tak, za tą ścianą jest ten szyb, tylko ja się obawiam, że jeżeli ja to wydobędę, to te kawałki piachu, które tu mamy, z rozbitego piaskowca, wpadną na płytę naciskową. Okej, ja tego wszystkiego nie potrzebuję. Mamy czas, mamy całą noc, żeby to zrobić, tak więc zróbmy to na spokojnie.
Pytanie tylko, ile bloków musimy tu kuć? Raz, dwa, trzy, cztery. I przy piątym możemy w lewo. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. Okej, ja się boję, że wpadnę do jakiejś dziury. A, to będziemy tu widzieli, czy to jest skała, czy piaskowiec, czyli spoko. Ok, czyli dokładnie wiemy, gdzie są ściany szybu, bo szyb jest z piaskowca. A reszta to jest zwykły kamień, ok. To pytanie, na ile głęboko? Kiedy wkuć się na lewo? To jest pytanie. O, dobra. Ok, dobra. Mamy dostęp do grobowca. O mordę, co to są za rzeczy? Okej, jest złoty miecz, który jest do dupy, ale jeżeli tylko będziemy mieli technologię tygla, to możemy przetopić i odzyskać z tego złoto. Okej, mamy też kości, okej. Złote leginsy. Okej, ja podejrzewam, że one są bardzo mało wytrzymałe, ale zapewniają przyzwoitą obronę. Tylko nie, szkoda mi to nosić, to będzie w skrzyni czekało na technologię przetopu. Ale dobra, musimy zdeaktywować materiały wybuchowe. Mam nadzieję, że Flower Child tego nie zmieniał. I że mogę po prostu wydobyć kilofem płytę naciskową. Która jest tam. Czyli to nie powinno być skomplikowane. Tylko mam naprawdę nadzieję... Mam nadzieję, że on tego nie zmienił. Bo jeżeli te materiały wybuchowe zostaną odpalone, to zginę na 100%. No zobaczmy. Aś. Co, że toporem powinienem to zrobić? No ale dobra, tak czy inaczej. Nie ma płyty naciskowej, czyli powinno być ok. Ale tak na wszelki wypadek wkopiemy się odrobinę niżej. I po prostu... O, żelazo, spoko. Miły, miły bonus. A, dobra, żelazo. Dużo, dużo żelaza. Ale mieliśmy fuksa. Ja myślałem, że będziemy szukali bardzo, bardzo długo tej świątyni, ale spoko. Dobra. Czyli no, w tej chwili będziemy mieli już 100% pewności. Tak, to już na pewno nie wybuchnie. I to możemy technicznie zabrać, tylko nie wiem, czy to jest użyteczne. Ale weźmy to. Tak czy inaczej, materiały wybuchowe. Ale dobra! To była tylko jedna skrzynia. Są tam jeszcze trzy. Powinny być jeszcze trzy. Podoba mi się to, co znaleźliśmy... w pierwszej, tak więc zobaczmy, co jest w kolejnych. Okej. Okay. Masa kości i złote leginsy, czyli jakiś, nie wiem, faraon? Czy ktoś tam został pochowany chyba z tą złotą zbroją? No dobra. A, tu mamy jeszcze starożytny manuskrypt, który nie wiem, czy ma jakieś zastosowania. Szmaragdy? Okej. Okay. To będzie potrzebne na handel z wieśniakami, oczywiście. Bardzo cenne. Złote buty, okej. Okay. I... aha, czyli to wszystko. Dobra, no... To są bardzo dobre znaleziska, ale na razie nie możemy za bardzo tego wykorzystać, bo nie mamy technologii. Ale kiedy tylko będziemy mieli technologię, to... To jest kilka... Nie wiem ile dokładnie, ale z 10 sztabek złota może? Czyli naprawdę, naprawdę spoko. Weźmy też skrzynię.
Czego ja tu nie potrzebuję? Manuskrypt zabierz? Okej, potrzebujemy jeszcze jednego miejsca na... stół do zaklinania. Ale kurde, jestem zadowolony z tej wyprawy. No. Teraz tylko... Dobra, wrócimy tylko i będziemy chyba kończyć. O, jest już poranek, dobra. Czyli świetnie. Tylko teraz... No. Miejmy nadzieję, że wrócę w jednym kawałku i... nie zginiemy za chwilę. Łódkę tu zostaw, ale bez łódki nie wrócę. Nie, 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 mi się nie chce włóczyć jakoś. Być może jest połączenie lądowe, ale... Nie, wracamy. Ja nie chcę ryzykować, ja chcę zawieźć te bardzo, bardzo cenne znaleziska do bazy. Nie chcę jakoś ryzykować i prowadzić ekspedycji z tymi rzeczami. Dobra, czyli możemy chyba tymi te bagna są połączone z oceanem chyba? Powinny być. Uważajmy, żeby nie rozbić łodzi. Mamy tylko jedną. Zrób sobie, masz siekierę? Ale nie mam stołu rzemieślniczego. Tak więc nie zrobię. Na jakiej wersji Minecrafta? To jest Minecraft 1.5.2 z modem Better Than Worlds. Bardzo, bardzo udany stream dzisiaj. To mi się podoba. Czyli ja poza anteną, tak, ogarnę ten tartak, poprowadzę wały z energią mechaniczną w odpowiednie miejsca, być może też automatyczną mielarnię. Chociaż nie, z tym chyba poczekamy, ja to zrobię chyba na antenie. I bibliotekę jakąś, jakieś miejsce, gdzie będzie stół do zaklinania. Takie coś też by się przydało zrobić. I o ile się nie mylę, to w okolicy jest kilka wiosek, w których są księgi. A przypominam, że żeby rzucać zaklęcia wyższego poziomu, potrzebujemy ksiąg. Kompas zgubiłem? Nie, powinienem mieć. Mam. A, trochę musimy w tym kierunku. Pan Toronago mówi, że będzie nowa mapa. Spoko. Wielkie dzięki. Pora do spawnu wrócić. Właśnie to jest bardzo, bardzo trudne pytanie, kiedy... A więc kiedy wrócić do spawnu? Ja być może wykorzystam poradę, ktoś tu udzielił porady, żeby normalnie zrobić bazę w spawnie. A pola uprawne... A, tylko właśnie. Nie wiem, czy to do końca dobry pomysł. Czyli pola uprawne, żeby były w pewnej odległości, poza tym czankiem, w którym jest baza. Tylko minus jest taki, że tam nic nie będzie rosło, nie? Bo... Jeżeli to będzie poza czankiem, to robiąc coś w bazie głównej, tam i tak nic nie będzie rosło, nie? Czyli... Chyba trochę się mija z celem. Okej, dobra, ja chyba tamtędy dopłynę bliżej. No właśnie, chodzi o chwasty. To jest największy problem.
A dobra, nie trafiłem do końca, ale dobra, możemy przejść na piechotę. Ostatni odcinek. O, magiczny miecz. Zabójca nieumarłych. Okej, może jednak łodzią, bo jesteśmy chyba dość daleko. Czyli ten półwysep musimy opłynąć. Wokół spawnu jest kilka czanków, na których cały czas leci czas. No właśnie. A, wciąż nie wiem, jak to zrobić. Bo troszkę mi szkoda budować. Jakoś strasznie dużo budować tutaj, skoro potem się i tak przeniesiemy do spawnu. Ale z drugiej strony, dopóki są chwasty, to chyba nie ma sensu się tam przenosić. Tak więc no, to jest taki spory dylemat. No ale zobaczymy. Wioska, Rafał, mówisz? Tak, to już dawno zbadaliśmy ją. Okej, wracamy. Wracamy z łupami. Da się zmienić spawn? Da, ale do tego potrzeba bardzo zaawansowanej, późnej technologii. Trzeba zbudować beacon. Trzeba mieć. Być w endzie, pokonać witerowego bossa. To jest bardzo, bardzo daleko w drzewku technologicznym. Dobra, jedyne co mnie interesuje, czy pszenica jest wyrośnięta, ale nie. To jest chyba ostatnie stadium przed. Zanim jest zdatny do zbioru. Czyli. Jeszcze trochę. Zobaczmy, jak tam kura. Kury właściwie. Okej, czy to nie powinno być małej? A, dobra, mamy jedną kurę. I zobaczmy na koniec streamu, jak tam nasz bohater, odchodek. Ta pszenica nie, jeszcze nie wyrosła. Dobra, żyje. I dobra, moi drodzy, kończymy, bo tutaj w tej chwili dużo ogarniania ekwipunku. Troszkę takiego mozolnego grindu, żeby powiedzmy, nie wiem, zmielić konopie. Potem też troszkę budowania, żeby prowadzić tą energię mechaniczną. Tak więc, no ja niektóre rzeczy będę budował tak jak zwykle poza anteną. Część na antenie. Po prostu to, co uznam, że jest troszkę nudne i mozolne, to będę starał się robić poza streamem. Ale dobra, na dzisiaj już kończymy. Bardzo, bardzo duży progres. Czyli zapraszam w tej chwili w środę na Six Ages i w czwartek na Stellaris. Dobra, tyle ode mnie w takim razie. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.